Drogie Panie, możliwe, że będziecie głęboko zbulwersowany tematem, który poruszę, ale zauważyłem w swoim życiu, że kobiety są świetnie zorientowane, czego pragnie ich facet. One bardzo dobrze wiedzą, o czym on marzy. One bardzo dobrze wiedzą, co by go ucieszyło. One bardzo dobrze wiedzą, co by mu sprawiło radość i co by mu sprawiło największą radość. One bardzo dobrze wiedzą, o czym ten facet śni po nocach. Ten facet zresztą tak bardzo tego nie ukrywa, o czym on marzy. Natomiast tak się dziwnie składa, że kobieta w swojej naturze jest tak mądra, że wie, że jakby tak dała temu facetowi to, co on tak bardzo chce, tak bardzo pragnie, tak bardzo pożąda, o czym tak marzy, to on mógłby zaspokoić, to mogłaby zaspokoić jego potrzeby i on już by tak bardzo tego nie pragnął, nie marzył i tak bardzo nie tęsknił za tym. I dlatego, drogie panie, zapewne zauważyłyście, że kobieta, która kocha nad życie swojego faceta, która kocha swojego faceta całym sercem, to gdy się pojawia taka okazja, żeby dać mu coś najcenniejszego w prezencie, na przykład on ma urodziny. On ma urodziny swoje, kolejne urodziny i ona wtedy na te urodziny temu facetowi daje. Co mu daje? No to, czego on najbardziej potrzebuje, czyli skarpetki, krawat, kubek ze swoim zdjęciem lub ewentualnie czasami chusteczkę z wygrawerowanym, wyhaftowanym kocham cię, twoja Małgosia, Marysia, Marzenka. I dlatego, drogie panie, im dłużej chodzę po tej planecie, tym stwierdzam, że najmądrzejsze na świecie są kobiety. I dlatego ilość niepotrzebnych krawatów, nietrafionych skarpet i kubków jest przerażająca, ale dzięki temu rozwija się nasza gospodarka.